Jest z nami ksiądz profesor Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże. Daj Boże. Księże profesorze, praktyki astrologiczne jako problem duszpasterski to temat naszego dzisiejszego spotkania. Jesteśmy na płaszczyźnie, na polu astrologii, a powiemy szerzej okultyzmu, wróżb. Jest przyczyna, jest skutek. Co z ludźmi, którzy parają się tego typu... Praktykami astrologicznymi, astrologią, jeśli z tego korzystają. Teologia i katechizm mówi o duchowych ranach. Jakie są te rany? Czy to niebezpieczne? Myślę, że każdy ksiądz spotkał się już z ludźmi, którzy, którzy dość niefrasobliwie szukają przyszłości i odpowiedzi na pytanie, co ze mną będzie. Mówiliśmy o tym, że, że to wróżbiarstwo, że pewne że przedsiębiorstwa wróżbiarskie liczbą placówek już dawno przewyższyły liczbę parafii, pasterzy katolickich czy innych wyznań w Polsce. Że to jest duża gałąź przemysłu, wcale nierozrywkowego, bo trochę trzeba by było Odróżnić to, co się nazywa zabawa w, jakąś, w jakieś tam losowanie czy jakaś gra, od czegoś, co jest traktowane serio, jako przewidywanie przyszłości. Ale mówiliśmy o tym, że we współczesnej mentalności jest bardzo dużo i polityków, i przedsiębiorców, graczy giełdowych. Ludzi podejmujących jakieś przedsięwzięcia, którzy nie podejmą żadnego kroku, zanim nie poradzą się gwiazd. Czyli dokładnie to, co tysiące lat temu, a więc ślepa wiara, niestety nie ma to nic wspólnego z, na, z nauką, która, która jest, zdaniem tych ludzi, pomocna, ponieważ ktoś, kto im postawi fachowo horoskop i skasuje 500 zł, czy 200, zapewnia ich o tym, że coś się powiedzie, że mają się ubierać w to i w to, jadać to, czy tamto, posługiwać się takimi czy innymi środkami komunikacji, spotykać się z tymi, a tamtych unikać, identyfikują kogoś, kto przynosi pecha, nosić jakieś amulety. Z tym jest z tym się wiąże cały świat, który jest dokładnie przeciw objawieniu Bożemu. I z tego tytułu, że myślę, że prawie każdy ksiądz i każda osoba, która gdzieś troszkę głębiej patrzy na rzeczywistość, rozmawia z ludźmi, myślę, że to jest doświadczenie też katechetów w szkole, nauczycieli religii, gdzie Widzimy różne formy zniewolenia także u dzieci, u młodzieży, przejawiające się na przykład w nieproporcjonalnej agresji wobec tego wszystkiego, co jest święte, co jest związane bezpośrednio z Chrystusem. To może być symptom jakiegoś wewnętrznego zniewolenia. Czasem nigdy nie myślałem, że. Że, że tak jest. Zawsze sądziłem, że także jako ksiądz, no bo trochę już latka państwa, jakoś Pan Bóg mi dał przeżyć. Zawsze sądziłem, że żeby być podatnym na, na zniewolenia duchowe, czyli na jakieś działanie z, złego ducha, to trzeba powiedzieć złemu tak. Czyli trzeba się w sposób świadomy, dobrowolny, Otworzyć na jakieś złe działania, zaprosić po prostu szatana przez jakieś tam techniki, przez jakieś modlitwy, jakieś kulty do swojego życia. Ale z biegiem lat, zwłaszcza w ostatnich kilku, kilkunastu latach, w rozmowach z ludźmi, którzy doznali. to jest wielkie cierpienie, zniewolenie przez złego to. Rozmaicie się przejawia, ale to powoduje wielkie cierpienie dla człowieka, który, który kocha się modlić, który uczestniczy w Eucharystii, który chciałby być Boży Chrystusowy w każdym wymiarze swojego życia, nagle pojawia się jakieś zakłócenie, jakieś bluźniercze myśli, jakieś bluźniercze słowa, jakaś złość na Pana Boga albo na, na to, co co jest chrześcijańskim sanctum sakrum. Osoby, miejsca, rzeczy święte budują, powodują jakiś gniew, jakąś złość, jakiś dyskomfort u takiej osoby. Agresję nieraz wywołuje krzyż, czy nawet wzmianka o, o tym, co jest od Chrystusa. I to, jest, to są zniewolenia. Ja, ja, ja coraz częściej się spotykam. Z tym, że osoby młodsze czy starsze, właśnie w formie takiej troszeczkę zabawy, zaczęły czytać jakieś teksty, na przykład satanistyczne w internecie, albo słuchać piosenek, które są satanistyczne, i w tym momencie po jakimś czasie odkrywają u siebie to, co, to, co egzorcyści, to, co znawcy tego zagadnienia nazywają jakąś formę. Formą zniewolenia, jakąś obsesją, jakimś niezrozumiałym dla, dla nich samych traktowaniem z gniewem, ucieczką przed kontaktem z tym, który jest święty, z Chrystusem. Jakąś awersję do, do chrześcijańskich miejsc czy rzeczy świętych, zwłaszcza do Najświętszego Sakramentu, ale nie tylko. I można mówić o. Nie mam dużego doświadczenia w tym zakresie. To tylko przy okazji jakichś rozmów, jakichś tam gdzieś związanych z kierownictwem duchowym, ale niewątpliwie możemy mówić o, o tym, że dla duszpasterstwa zniewolenia duchowe powodowane astrologią są, są coraz bardziej widoczne. Widocznie to zostawia także horoskopy. Także odwiedziny u wróżki czy, czy u wróża, stawianie horoskopu, tym bardziej karty tarota i inne techniki, mogą, nie muszą, ale mogą, nawet seanse uzdrowicielskie, terapeutyczne mogą, ale nie muszą wywołać jakieś niepokojące zjawiska u osoby, która Takim, w takich seansach czy w takich uzdrowicielskich uczestniczyła. Ja znam całkiem sporo osób, ja tu opowiadałem kiedyś o, o bliskich mi osobach z rodziny, że w latach 80., jeszcze w 90., gdzieś jechałem z najbliższymi krewnymi do terapeuty. Gdzieś jakiś terapeuta zapisał mi krople homeopatyczne, bo ciągle chorowałem zresztą choruję do dzisiaj na anginy czy inne tam zapalenia. Płuc czy o skrzeli, o górne drogi oddechowe. I ja w dobrej wierze, jako młody ksiądz, te homeopatyczne, połykałem miesiącami, kupowałem, czy to pomogło, czy to zaszkodziło. Nie wiem, żadnych takich nie zaobserwowałem u siebie, żeby to było jakoś tam zaklinane, czy, czy związało się z obecnością złego ducha, ale kościół przed tym ostrzega. Nie stawiamy nie, nie znam żadnego dokumentu kościelnego, który by stawiał te sprawy na ostrzu noża. Niewątpliwie może nastąpić ingerencja, ponieważ w astrologii, we wróżbiarstwie odnosimy się do mocy, które są demoniczne. Skutkiem natychmiastowym albo długofalowym mogą być problemy religijne, problemy duchowe. Problemy ze spowiedzią, problemy z najbliższą rodziną, problemy ze mszą świętą. I zdarza się coraz częściej, że dziecko poprzez wejście w jakieś tego typu treści, poprzez internet, poprzez kolegów, poprzez środowisko, czasem wcześniej dość, można powiedzieć nawet o, o, o tym, że dziecko ma 10 czy 9 lat, może zostać, przepraszam za wyrażenie, zainfekowane Jakąś formą miękkiego satanizmu, czy miękkiej astrologii, czy wróżbiarstwa, w których później będzie się to przejawiało w jego niechęci, na przykład do modlitwy, czy do komunii świętej, czy do spowiedzi, czy nawet do uczestnictwa w Mszy Świętej, czy jakiejś agresji zupełnie niezrozumiałej dla samego, powiedziałbym, człowieka. Ponieważ to, co nazywamy warstwa duchowa, warstwa wewnętrzna, życie duchowe, dzieje się w tym samym człowieku, który ma życie psychiczne, który ma życie umysłowe, który ma życie biologiczne, który ma życie emocjonalne. A więc jest to ten sam człowiek, ale to się nie dokonuje na tym samym poziomie. Przy bardzo mocnych ingerencjach złego. Możemy mieć dezorganizację całego życia ludzkiego. Możemy mieć takie ataki złego ducha, które zakłócają dosłownie całe życie człowieka, włącznie ze zdrowiem psychicznym, ze sferą rozumną, ze sferą poznawczą, no i z wegetatywnym, biologicznym życiem człowieka, aż do myśli samobójczych, aż do jakiejś. Można powiedzieć obsesji na punkcie nienawiści czy innych rzeczy. Wcale nie jest powiedziane, kiedy obserwujemy życie polityczne, że pewne osoby, pewne środowiska właśnie w, w, w określony sposób się zachowują czy reagują na pewno na świat wartości chrześcijańskich tylko dlatego, że ktoś im zapłacił albo że to jest modne, że antyklerykalizm, że, że nie cierpie kościoła czy księdza, czy jakiś świętych znaków miejsc katolickich. Nie, to może się wiązać także ze, z jakimiś zniewoleniami. Tutaj kościół Kościół oczywiście niczego nie określa, ale myślę, że dla naszych widzów jest ważne, żeby, żeby y, troszkę spokojniej, ale także y, wiedząc, że to jest możliwe, przyglądać się tego typu rzeczom i nie dać się sprowokować, wiedząc, że za tym może być jakaś inspiracja złego albo wręcz manifestacja, czyli forma zniewolenia. Ksiądz profesor, mówiąc o skutkach tych duchowych, jakie są efektem wchodzenia w astrologię, no mówił o tym, taki przestrzał, taki duży kaliber od, od takich niewinnych, pozornych, poprzez, poprzez większe skutki, aż do takich bardzo, bardzo ciężkich, wręcz tragicznych duchowych skutkach parania się astrologią. Czy to związane jest z zaangażowaniem danego człowieka i, i mocniejszym wejściem jeszcze... Bardziej za, by, bycie bardziej zaangażowanym w temat astrologii? Czy to jest już efekt działania złego ducha, który widzi potencjalnego odbiorcę tego złego działania? Tutaj są dwie szkoły. Ja raczej, kiedyś, dwa, trzy lata temu, w Komitecie Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk była dyskusja. Należałem wtedy do tego komitetu. Dyskusja, na ile to, co nazywamy zniewolenie przez tajemne moce, przez złego, przez szatana, jest możliwe bez przyzwolenia człowieka. I spór, pamiętam, że wtedy był tam ojciec profesor Jacek Sali, Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski, naprawdę, ksiądz Profesor Jerzy Szymik, no, luminarze polskiej teologii, ludzie, którzy mają też ogromne doświadczenie, myślę, życia duchowego i, i życia wewnętrznego, życia religijnego i prawdy Bożej. Doświadczeni, no, można powiedzieć, najważniejsi w świecie polskiej teologii. I oni raczej mówili, że że żeby były te manifestacje takie już dramatyczne to jednak musi być przyzwolenie wolnej woli musi być jakaś forma decyzji bo wtedy kiedy ktoś przez przypadek złapie wirusa tak bywa w tym świecie internetowym kiedy ktoś tam buszuje po różnych stronach że może Dostać się do jego systemu operacyjnego jakiś wirus elektroniczny. Tak bywa w naszym życiu, kiedy teraz o grypa czy koronawirusy, ale to dotyczy także życia duchowego. Mianowicie, rzeczywiście, egzorcyści, którzy tam byli, także z wykształceniem, powiedziałbym, z habilitacją z teologii, więc ludzie przygotowani do, do myślenia w kategoriach Bożego objawienia. O tych zjawiskach, które nazywamy demonologią czy demonicznymi. Oni raczej, egzorcyści mówili, że, że jest możliwe jakieś zniewolenie, ale w formie lekkiej. Jeżeli wolno stopniować złośliwość tych wirusów, to moglibyśmy powiedzieć to machinalne, to zwyczajowe, to takie na granicy powagi, niepowagi, trochę jako żart. Wchodzenie we wróżby, we wróżbiarstwo może się skończyć jakąś formą zniewolenia, i ktoś, kto jest wrażliwy, od razu to zidentyfikuje, czyli zobaczy u siebie stan podgorączkowy, i pójdzie z tym do lekarza, czyli do spowiednika, do kierownika duchowego, czy nawet do egzorcysty, kiedy będzie stwierdzał, że, że to jest, że dzieje się ze mną coś niepokojącego. A do tej pory modliłem się. Z łatwością, a do tej pory Komunia Święta mną nie, nie wstrząsała, a do tej pory nie brzydziłem się krzyżem, albo i, i tak dalej, i tak dalej. Więc ktoś, kto w sposób niezamierzony, w sposób trochę zabawowy, taki ludyczny, taki mało poważny, wszedł w astrologię, w wróżbiarstwo, w te rzeczy, skorzystał, powiedzmy, z jakiegoś horoskopu, albo sam go sobie postawił, albo komputerowo, albo skorzystał z usługi dla ludności tego typu, z warsztatu i zapłacił za tę usługę, może mieć tego typu po jakimś czasie przejawy zniewolenia. Natomiast, żeby nastąpiło coś poważniejszego coś, co zdaje się człowieka wręcz obezwładniać, kiedy zły zaczyna, w pewnym sensie panować nad człowiekiem, nad chrześcijaninem i przejmować, można powiedzieć, władzę nad nim, to się dokonuje w zasadzie. I ojciec profesor Sali, czy profesor Chrostowski wtedy w tej dyskusji pamiętam, mówi: To się nie dokonuje wbrew woli człowieka. To zawsze jest jakaś forma przyzwolenia. Nieraz nie trzeba żadnego formalnego przyzwolenia czy zgody. Tak, przyjdź z duchu, ja Cię witam serdecznie i oddaję Ci hołd. To ma rzadko taką formę, jakiś pakt podpisany krwią czy coś. To, to raczej jest niesłychanie rzadkie. Natomiast najczęstszą formą tej zgody na ingerencję złego i na Jego obecność w moim życiu jest co? Jest wejście w grzech śmiertelny. Jak ja będę wchodził w, jakiś, w jakąś formę grzechu ciężkiego, będę go powtarzał, nie będę z niego wychodził, nie będę walczył, nie będę poddawał się miłosierdziu Bożemu przez sakrament pokuty, to ja jestem na najlepszej drodze do duchowego zniewolenia, a w najgorszym razie także do jakiejś formy opętania przez zło. I kiedy yy, powtarzam, Rozmawiamy z ludźmi, kiedy słuchamy ich opinii, kiedy próbujemy się zastanowić, dlaczego on czy ona w ten sposób mówi, w ten sposób myśli, w ten sposób postępuje, dlaczego ma takie poglądy, powiedzmy, także y, związane z wyborami politycznymi. Bo całe nasze życie, y, jako katolików, jako chrześcijan, bo my mam na myśli, kiedy mówię chrześcijanie, także naszych braci, y, Wyznania, wyznania ewangelickiego czy, czy prawosławnego, to, to całe nasze życie jest w pewien sposób odzwierciedleniem Ewangelii, radzeniem się Pana Boga i słuchaniem Bożych natchnień i pełnieniem woli Bożej. Czyli rozpoznaniem swojego powołania. I tutaj ta wolna wola, niesłychanie istotne, delibero arbitrio, taki traktat w, całym, w całej właściwie tej wielkiej teologii, od piątego, szybciej jeszcze do, do dojrzałej scholastyki, to ciągle wracało. To jest to. Jest to. I w momencie, kiedy, kiedy człowiek rezygnuje z Bożego światła, kiedy wchodzi w grzech. Śmiertelny, pozostaje w nim latami, to wtedy zły, niekoniecznie tylko z astrologią czy, czy z jakimiś wróżbiarstwami, ale ponieważ tu chodzi o to, jakie są skutki tego wróżbiarstwa, czy jeżeli ktoś to uprawia, jeżeli ktoś w to wchodzi stale, jeżeli ktoś jest nałogowym, że tak powiem, Człowiekiem, który bez horoskopu rzecz nogi nie wystawi poza próg. We wszystkim radzi się, to już jest na najlepszej drodze do, do takiej manifestacji złego ducha, która właściwie oznacza wprost sprzeciw wobec Boga, a więc jakąś formę można być pełne uzależnienia od złego. I to wydaje się, że trzeba mocno podkreślić, że nawet to, co Wydaje się, że niewinne, że pozorne może być otwarciem furtki do takiego poważnego działania złego ducha. Dlatego księży, profesorze, ważne jest uwrażliwianie. Tak, I, dla, i dlatego wielu. Ja spotykam coraz częściej księży, także publikacje. Proszę zobaczyć, ojciec Witko, czy inni, którzy mówią o, o problemach duchowych i o życiu. Yy, o tym, jak zostać świętym, generalnie o to chodzi, jak żyć pełni Ewangelią. O to chodzi w Kościele. I oni, ojciec Augustyn, inni z psychologicznego punktu widzenia oni piszą o tym, że, że człowiek nosi w sobie, ten, który próbował kiedyś wróżbiarstwa czy astrologii może nosić w sobie jakieś zranienia. W stanie zaawansowanym tej choroby możemy mówić o pewnej. Dezintegracji osobowości, o tym, że ten człowiek właściwie się rozpada psychicznie, kryzys modlitwy, niezdolny do, do żywej wiary, niezdolny do, do uczestnictwa w Eucharystii, niezdolny do dobrych relacji z najbliższymi. Proszę pamiętać, że człowiek jest pewną całością. Jeżeli my wierzymy, że człowiek jest boży, że człowiek jest dzieckiem Boga. Że człowiek jest w pełni sobą i żyje pełnią swojego człowieczeństwa tylko wtedy, kiedy jest w harmonii ze swoim stwórcą i odkupicielem, czyli w pełnej relacji. Myśmy widzieli, w życiu łaski, w życiu modlitwy, kiedy żyje Ewangelią, wtedy jestem w pełni człowiekiem. To w momencie, kiedy wchodzę w zło, kiedy wchodzę w grzech, kiedy staję się zakładnikiem grzechu, święty Paweł nie ma wątpliwości. Człowiek staje się. Niewolnikiem grzechu. Chrystus o tym mówi: że są pewne etapy i stadia tego uzależnienia, tego wchodzenia w grzech, aż do tego, kiedy ten mocarz przychodzi i domownika związuje łańcuchami. Chrystus wyzwala, Chrystus ma moc, ale jeżeli człowiek do Niego nie idzie, to to, to się może pogłębiać. Ta dezintegracja całej osobowości. Także na płaszczyźnie, byśmy powiedzieli, nie tylko na płaszczyźnie wiary, modlitwy, życia sakramentalnego, więzi ze wspólnotą parafialną, otwarcie na Pana Boga to zostaje kompletnie zakłócone, ale w tym głębszym stadium możemy mówić o tym, że jest dezintegracja osobowości. I nieraz jest pewien problem, myśmy już o tym mówili. Czy to jest choroba psychiczna, czy to jest zniewolenie, czy wręcz forma jakiegoś, można powiedzieć, panowania złego w człowieku. Mądry psycholog, psychiatra nie wyklucza nigdy najgorszego, ale to najgorsze na szczęście zdarza się bardzo rzadko. I można temu zapobiec, jeżeli człowiek wyrwie się do prawdy, do światła i można powiedzieć, podda. Się w życiu, w tymi komplikacjami, z tymi zniewoleniami, z tymi pewnymi zranieniami, pójdzie w czas do Chrystusa, to, to Chrystus daje moc, właśnie życie własce uświęcające, mówiąc Mistrzowie Życia Duchowego, że życie w pełni darem wiary zabezpiecza nas przed zniewoleniami, ale pamiętajmy, że to zabezpiecza, oznacza, że ja. Ciągle staram się być w pełni dla Chrystusa. A to oznacza przekreślenie wszelkich kontaktów z jakąkolwiek czcią bałwanów, bożków i tajemnych mocy. No właśnie, święty profesor, mówiąc o zagrożeniach, o tych duchowych skutkach parania się astrologią i wróżbiarstwem, i tym wszystkim, o czym mówimy, tymi duchowymi zagrożeniami, co prowadzi do zniewolenia, podaje też, w między słowami, konkretne lekarstwa. Więc mamy lekarstwo na ten wirus astrologii, ten wirus wróżbiarstwa, wirus zagrożeń duchowych. Tak, i właściwie, gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektóre idee, niektóre pomysły, niektóre techniki fałszywego przebóstwienia, które proponuje New Age, są takie chwytliwe, modne, to. Odpowiedź brzmi, to nie tylko dlatego, że jakiś wybitny aktor czy aktorka takie rzeczy głosi i przemyca gdzieś. Nie tylko dlatego, że dostępność w internecie rozmaitych horoskopów, nie tylko dlatego, że przemysł astrologiczny wróżbiarski kwitnie w najlepsze i to zarówno w katolickich Włoszech, jak i w krajach Ameryki Łacińskiej, jak w Stanach Zjednoczonych, które są protestanckie, jak i w Polsce, która jest. Katolicka, przynajmniej z Chrztu Świętego. To nie jest odpowiedź na pytanie, że to jest atrakcyjne, że to jest modne, że ktoś to lansuje, że to jest ciągle obecne. Odpowiedź jest także taka, ona jest bardzo prosta. Człowiek, który ma tylko pozorną wiarę kościelną, człowiek, którego wiara jest niesłychanie płytka, człowiek, który nie idzie w głąb. Katolik, który nie żyje Ewangelią i pełnią swojego powołania, jest z natury rzeczy skłonny do szukania sensacji, do szukania jakichś podpórek, namiastek Boga prawdziwego gdzie indziej. I on w naturalny sposób jest predysponowany do tego, żeby zamiast Boga prawdziwego iść w stronę bożków, aż starty. Czy Mitry, czy kogoś innego, a tutaj mamy we wróżbiarstwie, w astrologii, mamy coś, co jeszcze jest łudząco podobne do metody, jak najbardziej naukowej, ponieważ współczesny człowiek jest tym samym człowiekiem, który żył 4000 czy 5000 lat temu, więc natura ludzka się nie zmienia. Kto Odchodzi od Boga prawdziwego, prędzej czy później musi uwierzyć w Bożki. To, to się nie zmieniło. I dlatego Pismo Święte mówi nam: unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. A Pan Jezus powie: czuwajcie, módlcie się. Książę Profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to przedstawienie nam duchowych skutków parania się astrologią, tym, co związane z duchowymi zagrożeniami, a szerzej. Nową ideologią, now, ideologią nowej ery, New Age. Dziękuję również Państwu za to spotkanie z nami i zapraszam na kolejne, jak zawsze, w programie Mocniej Wierzę, w każdy piątek o 15.20. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.